Panie zastępcy, to Zaleskiego w ulicy pierwszej. Paragraf pierwszy. Opinię się pozytywnie przybył Zaleskiego w ulicy pierwszej Stare Miasto. Paragraf drugi. W zasadzie przybył Zaleskiego w ulicy pierwszej Stare Miasto, które miał załączyć do dzisiejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała w ulicy uzasadnienie. Przyjął uchwałę na podstawie uprawnień statutowych. Załącznika pozwolę sobie nie czytać. Szanowni Państwo, w materiałach. Tam jest bardzo ważna jedna rzecz, w tym załączniku określa on ilość kwot, znaczy ilość środków przeznaczonych na budżet partycypacyjny. Jako komisja wnioskujemy, żeby to było 50 tysięcy złotych. W porównaniu do innych dzielnic, które zamierzają przeprowadzić zadania u siebie, pracujemy się niestety niższej granicy, bo dwie dzielnice zaproponowały kwoty po 100 tysięcy złotych, jedna 50 tysięcy i myśmy wszyscy też tak to zaproponowali. Wydaje mi się, że to jest odpowiednia kwota, jak jeżeli chodzi o pierwsze zadanie, które w historii dzielnicy jeszcze nie miało miejsca, więc
Część komisji traktuje te pieniądze jako swoje, nie wiem, własne, osobiste i bronicie się, obawiacie się, że te pieniądze zostaną zabrane, a z której komisji zostaną zabrane, a w jakiej wysokości zostaną zabrane. Ja się cieszę, że będzie to pewna forma aktywizacji mieszkańców, aktywizacji naszych wyborców, żeby oni wyartykułowali, żeby się wokół jakiegoś celu zjednoczyli, nie tylko wtedy, kiedy trzeba protestować, ale kiedy trzeba coś zrobić, być może okaże się, że te pomysły, które, to jest oczywiście wielka niewiadoma, te pomysły, które się pojawią, że one mogą się, one się będą...